Witam. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak skomplikować sobie prostą instalację. Klient tutaj zadzwonił do mnie, że ma problem tego typu, że instalator ukończył kotłownię. Prawie ukończył kotłownię, zostawił go z pewnym problemem. Ale o tym za chwileczkę. Mamy malutki domek, 100 metrów, w 100% ogrzewanie podłogowe, no i kotel gazowy. Z pozoru bardzo prosta instalacja. Naprawdę bardzo prosta. Ciężko byłoby coś tu spierdzielić, ale instalatorowi się to udało. W tej instalacji zamontował oczywiście kocioł gazowy. Oczywiście zamontowany mamy tutaj boiler i powinien być tylko i wyłącznie rozdzielacz z ogrzewaniem podłogowym. Co instalator tutaj zamontował? Proszę bardzo. Zestaw rozdzielacz z termostatem kapilarnym. Tutaj gdzieś ta kapilara biegnie, czujka temperatury jest tutaj. To jest układ, który kompletnie nie nadaje się do ogrzewania podłogowego w połączeniu z kotłem gazowym, a tym bardziej z pompą ciepła, jeśli taka jest podłączona, bo i takie przypadki widziałem. I chciałbym Wam troszeczkę dzisiaj opowiedzieć, jak ten układ działa i dlaczego on się nie nadaje tutaj do ogrzewania podłogowego w połączeniu z kotłem gazowym. Pokażę Wam też schemat, jak powinno być to zrobione. W kotłach gazowych jest taka zasada. Jeśli obieg ma do 1000 litrów przepływu w obiegu, jeśli tu przetaczamy 1000 litrów na godzinę, w układzie wystarcza tylko rozdzielacz podłączony bezpośrednio do kotła gazowego. Żadnych mieszaczy nie montujemy sprzęgieł, nic z tych rzeczy. Tylko i wyłącznie rozdzielacz i kocioł. Powyżej 1000 litrów w obiegu krążenia montujemy już sprzęgło i pompę obiegową dla ogrzewania podłogowego. Sytuacja troszeczkę inaczej wygląda, kiedy mamy grzejniki, ale to nie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj sobie omówimy zasadę działania tego badziewia. Żebyście wiedzieli, dlaczego w Waszych domach działa to tak kiepsko albo nie działa w ogóle. Tutaj, żeby uzyskać temperaturę odpowiednią podłogi, no zasilanie wymaga parametru około 50 stopni lub więcej. A mogłoby być na przykład 25, 28, 30. Wszystko zależy od wyliczeń pogodówki. Tyle jest w stanie dać kocioł. Więc montując takie badziewie, niestety musimy podnosić temperaturę na kotle w górę, tracąc przy tym kondensację, czyli odzysk ciepła ze spalin, po to, żeby to w ogóle zaczęło działać. A tak naprawdę nie jest to tutaj w ogóle potrzebne. Dobra, zaczynając od tego, bo ta rura to jest powrót do kotła. Tutaj mamy zasilanie. A tu jest powrót z ogrzewania podłogowego. Tak jak widać, zaznaczony jest powrót. A tu jest zasilanie. Moglibyście powiedzieć, że jest źle podłączone. Powrót, zasilanie. Otóż nie. Taka jest zasada tego układu. Już objaśniam zasadę działania. W tym miejscu mamy zasilanie z kotła. Kocioł nam pcha ciepło, przechodząc przez ten zawór odcinający. Woda przepływa nam przez belkę powrotną. Tu mamy powrót z podłogówki. Wszystko zasuwa sobie tutaj do końca. Oczywiście z każdej pętli jest to wszystko pobierane. Miesza się z tym, które wchodzi nam z kotła. To zmieszane wszystko pobiera pompa. Jak widać, pcha nam tutaj do góry nawet. Tu mamy strzałkę na pompie. Pcha nam do góry. To zmieszane mamy tutaj pokazane. Tłoczy nam w belkę zasilającą i jak widać tłoczy nam tutaj w rurę zasilającą od podłogówki i jednocześnie powracając do kotła tym zmieszanym. Ale ten zawór, który jest tutaj w tym miejscu, wyobraźcie sobie, że on ma przepust dwukrotnie większy od tego rotametru. Czyli teraz wyobraźmy sobie, jeśli tu mamy 4,5 raza większy przepływ niż tu, to teraz sobie wyobraźcie, co się dzieje, kiedy na przykład wpada z podłogówki temperatura 17 stopni, a z kotła 40. Za chwileczkę zrobimy sobie taki test z wodą i zobaczycie, jaka temperatura Wam wyjdzie zmieszana. Tu jest co prawda termostat, który powinien Wam regulować temperaturę, czyli wypuszczać stąd wodę, jeśli wyczuje tutaj na zmieszaną odpowiednią temperaturę. Jeśli ustawimy sobie tutaj 30 stopni, i tu będzie 30, to on zamyka nam przepływ
żeby krążyło sobie wokół swojego układu, czyli pobiera tu, tłoczy z powrotem. W przypadku, kiedy mu spadnie temperatura w tym miejscu, otwiera zawór po to, żeby pobrać sobie ciepłą z kotła. A kocioł niestety bezsensownie tłoczy nam wodę w to. Cały czas pompa stara się nam pchać, pchać, pchać. Oczywiście zawór to blokuje. Tam będzie sobie działało na bypassie. Niestety, tak jest to porąbane. I problemem jest to, że na zasilaniu nigdy nie uzyskujemy tego, co chcemy. Jeśli kocioł podłączymy na sterowaniu pogodowym i ustawimy podłogówkę, to wyobraźcie sobie, że przy temperaturze 18 stopni na zasilaniu będzie 25. Jeśli będzie Wam wracało 4,5 raza więcej wody chłodnej, czyli powiedzmy 18 stopni, bo tyle może mieć podłoga w domu, który nie jest ogrzewany, to na pewno nie będzie 25 na zasilaniu. Nie ma takiej opcji. Nie ma szans. Musimy podnosić temperaturę. I za chwileczkę pokażę Wam to. Tutaj na przykładzie wody użytkowej. Mam termometr, którym sobie ustawimy teraz. O, zrobimy może taki mały test, chwilkę. Spójrzcie, mam teraz wodę o temperaturze 18 stopni z kranu. Leję się na sondę. O, 17,2. Ciężko też ustawić. No dobra. No chyba w końcu udało mi się uzyskać odpowiednią temperaturę. Mam tutaj 18 stopni. Patrząc na tą instalację, wleję tutaj 4,5 miski wody, żeby sobie uzyskać podobne proporcje jak w rozdzielaczu. Test z miską. Nieźle. No ale dobra, mniej więcej chcę Wam to jakoś zobrazować. Trzecia miska. I zobaczycie, co się stanie, jak puścimy temperaturę na przykład 40 stopni z kotła. O ile podniesie Wam temperaturę na rozdzielaczu. Chcę, żeby Wam ten test... A, no, 4,5 miski miało być. Dobra, jest 4,5. Teraz ustawimy sobie temperaturę około 40 parę stopni. Będzie ciepła woda. Chwilę, termometr potrzebuje trochę czasu, żeby zareagować. O, 42,5. Bez niej. Dobra, załóżmy, że będzie to 45 stopni. Wrzucam sondę do wiaderka i dorzucam temperaturę w miskę. O. I wleję tutaj miskę wody o temperaturze 45 stopni. Teraz zobaczymy, co się stanie. I teraz zobaczymy, jaka będzie temperatura na wyjściu. Było prawie 18 stopni. Wlałem wodę o temperaturze 45 stopni. I teraz widzicie? 23 stopnie na wyjściu tylko. Automatyka pogodowa przy 18 stopniach chciałaby mieć 25 na zasilaniu. Widzicie? Dając 40 stopni już tracimy kondensację, a uzyskaliśmy dopiero 23 stopnie na wyjściu. Musielibyśmy podnieść temperaturę. Co prawda nie jestem w stanie już podnieść temperaturę, bo więcej na zasobniku ciepłej wody nie ma. Ale widzicie, jak jest kiepskie to sterowanie. Naprawdę nie uzyskujemy nawet przy 40 stopniach na zasilaniu żądanej temperatury wody w ogrzewaniu podłogowym. Naprawdę, no mam nadzieję, że test Wam troszeczkę pokazał, zobrazował, jak ten nieszczęsny układ działa. Ten zawór naprawdę przepuszcza tutaj za mało wody. A co gorsza, im bardziej się otworzy, tym więcej wody wpływa i wypływa. Zobaczcie, cała ta moc pompy nie jest przepychana w ogrzewanie podłogowe, tak jak bywa to w zaworach trzydrogowych z siłownikiem,
Tylko część wody wraca nam do kotła. Ona nie przepycha 100% tego, co pobiera. Niestety nie. Tutaj traci. Nawet w zaworach trzydrogowych termostatycznych jest to skonstruowane tak w większości układu, bo widziałem już takie paździerze, że identycznie działają jak to. Ale jeśli jest dobrze zbudowany układ, to 100% mocy tej pompy jest przepychane przez ogrzewanie podłogowe. Tutaj, gdybyście wpadli na pomysł wymiany zaworu na większy, o większym przepuście wody, o większym przepływie wody, większym KVS, to spowoduje to, że mniej wody będzie płynęło w ogrzewanie podłogowe. Ten układ będzie tu cały czas zaburzany, w zależności od tego, jak się zawór tworzy. Przepływy będą się zmieniały, a w podłogówce powinny być stałe. Cały czas stałe ciśnienie, stały przepływ, a nie zmienny, tak jak to powoduje ten zawór. Lekarstwo na ten układ jest taki. Wywalamy to badziewie stąd. Wywalamy zawory z belki. Całkowicie ich ma tutaj nie być. I zamieniamy belki miejscami. Bo to jest belka zasilająca. Zawory są, pamiętajcie, że jednokierunkowe. Czyli nie możemy w obie strony. Na rotametry woda musi przeć. Bo skalowane są od zera w dół. Więc woda ma napierać na nie. A tu mamy powrót. Czyli będzie nam odwrotnie. Będzie nam zamykało rotametry. Czyli przepływ zostanie zamknięty. Tak samo te zawory odcinające. One są również kierunkowe. Czyli musimy belki zamienić tutaj miejscami. Przełożyć to wszystko. O tyle jest to problematyczne, że zauważcie, że tu mamy te przyłącza krótsze niż te u góry. Także belki są tu. No coś będę musiał tutaj kombinować, ale muszę to wszystko poprzekładać. Porozpinać, wywalić z tego to, co jest niepotrzebne. Te zawory przede wszystkim stąd. Po rozkręceniu pokażę Wam, jak on wygląda w środku. To wszystko trzeba z niego wyrzucić. Tu są jeszcze zawory całkowicie odcinające. Oba. Także to wszystko wylatuje. Będzie to po prostu zaślepione. Gdzie jesteś? Zaślepione korkami od grzejnika. A końcówki tego tutaj będzie wykręcony układ i będzie wkręcony korek z uszczelką. Zaślepka z uszczelką. A w to miejsce tutaj powędruje listwa. Zobaczcie, ile tego tu jest. Instalator, który robił to ogrzewanie, po prostu tego nie podłączył. Stwierdził, że on zrobił swoje. Automatyka sterująca całym ogrzewaniem też nie jest podłączona. Czujnik pogodowy również. Serwisant ten kociołek odpalił, ale też nie podjął się podłączenia tutaj sterowania. Nie wiem dlaczego. Szkoda. Będę musiał ja to zrobić, choć za Bretią nie przepadam. Skomplikowane dosyć w podłączeniu, ale to jest moja akurat subiektywna opinia. Są miłośnicy tej marki i jak najbardziej solidny kocioł. Będę tu musiał pozakładać również siłowniki dla kilku obwodów, z tego względu, że klient chce mieć możliwość po prostu czasami całkowicie obniżenia temperatury. Bo tak chce. I tyle, nie wnikam w to. Klient chce, to mu to podłączę. Także dzięki temu, że wywalę to, zyskam sobie miejsce na listwę. Do części założę siłowniki i wszystko będzie to pod kontrolą sterowania pogodowego z kotła, jak również regulatora, który będzie w salonie. To on będzie decydował o temperaturze ogrzewania podłogowego. Jak klient sobie ustawi 21 stopni, to on tak wyliczy temperaturę ogrzewania podłogowego, żeby tyle tam było. Z tym jest to niemożliwe. Pamiętajcie, nie montujcie nigdy w skrzynkach takich zestawów, które mają ręczną regulację. Bo to jest naprawdę strzał w kolano. Montując takie sterowanie do kotła jak to, które decyduje o temperaturze ogrzewania podłogowego, to nie będzie działało. Ten będzie chciał coś nastawić, a tamten go zablokuje ręcznie. Także takie zestawy nie trzymają się kupy. Jeśli mamy więcej niż 1000 litrów w obiegu, montujemy sprzęgło, pompę obiegową, czujnik do sprzęgła i nadal ta elektronika kontroluje wszystko. I to jest bardzo oszczędny układ. To nie działa. Jak widzieliście przy teście z wiaderkiem, 22,3 stopnia po wlaniu 45 stopni, gdzie było prawie 18 stopni w wiaderku. Także no widzicie, to nie działa. Także jak mówiłem w jednym z filmów, musi być temperatura od 50 stopni w górę, żeby to zaczęło grzać. Musi być utrzymywany wysoki parametr. Jak przy kotłach węglowych,
na groszek, gdzie jest bezpośrednio do groszku wpięte, tam gdzie mamy ciepło miejskie, tam są wysokie parametry. Jeśli ktoś się godzi na ręczną regulację, no to ten układ by się tam mógł sprawdzić. Chociaż to i tak badziewie, ale tam jakoś by to działało. Natomiast nigdy nie montujcie tego z kotłem gazowym. Takich układów z ręcznym sterowaniem żaden producent kotła nie ma w swoim schemacie. Przynajmniej ja się nie spotkałem i na pewno nie ma tego Bosch, nie ma tego Buderus, nie ma tego Junkers, nie ma tego na 100% w Wismanie, Weilandzie. Nie ma czegoś takiego. Zapomnijcie o tym, to jest zło. Nie montujcie tego, a będzie wtedy dobrze działać. Także zaoszczędzicie trochę pieniędzy i na pewno zbudujecie lepszy układ niż to jest. Dobra, ja się biorę do pracy, koniec gadania. Już się chyba dosyć nagadałem. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam tutaj, o co w tym wszystkim chodzi. Strzałeczki trzeba pościągać, one się już tu nie przydadzą do niczego. Tego układu już tutaj nie będzie. Także pokażę Wam, jak to przerobiłem. Uruchomię, wezmę kamerę termowizyjną i sprawdzę, jak to wszystko hula. Wymontowałem już belkę, ale zabieg, który chciałem zrobić, nie będzie taki prosty, jakby się wydawało. Miałem nadzieję, że ta belka jest tutaj po prostu cała otwarta w środku, tak jak być powinna. Tak jak na przykład jest to z tyłu. Już Wam pokażę, jak to jest. O, kurczę. Miałem nadzieję, że ona jest po prostu otwarta w środku. Tak jak to tutaj widać. O. Widzicie? Cała belka jest otwarta i mamy tylko przepływomierze. Tutaj. Niestety z drugiej strony gorzej to wygląda. Z tego względu, że mamy zrobione takie kanały. No, widać coś. O, teraz. Mamy tutaj taki zawirowany kanał, którym woda przepływa do zaworu. Ten zaworek jest tu od góry. Czyli pierwsze mamy tutaj takie tłumienie tego. Otwórz, zamknij. Druga sprawa to mamy zawór na dole. Spójrzcie, jest zawór, a za nim dopiero jest tam otwór. Nie wiem, czy to będzie widać. Może wykręcę ten zaworek od dołu, to będzie coś widać. A dopiero po jego wykręceniu tutaj w środku wpływa woda, tam gdzie wchodzi opaska. Ten zawór odcinający jeszcze to ogranicza bardzo. Także jednak nie puszczę tędy wody. Miałem nadzieję, że one są po prostu inaczej zbudowane, ale niestety nie. Konstrukcja na to nie pozwala, belki. Także będę musiał belkę całkowicie, nie dosyć, że zamienić miejscami, to odwrócić i poprzesuwać. Po to, żebym miał tutaj pełny przepływ do belki. Bo ten zabieg no, poprawi znacznie, ale możemy nie uzyskać odpowiedniego przepływu. Woda może być tutaj, może zbyt tracić ciśnienie. Straci nam to na przepływie i koniec. I mamy już po naszych zamierzeniach. Nic nam tu nie wyjdzie. Więc muszę jeszcze odwrócić belkę. O tyle będzie trudniej, że tu ciężko cokolwiek ponaciągać. Poprzesuwać. Różnie nieznacznie da się przesunąć. Te jak i te. Albo prawdopodobnie pomontuję jeszcze przedłużki z tyłu. Poprzesuwam zawory i będzie działać. Także oprócz tego, że muszę je zamienić miejscami, muszę je też odwrócić. Takie kwiatki wychodzą. No cóż. Do dzieła. A jeszcze jedna rzecz. Tutaj rotametry są suche. To są na magnesie zbudowane. Także są tu dwa magnesy. Jeden jest tutaj pływający. Z przepływem razem, a drugi od niego jest odwrotnie biegunami. Nie. A drugi jest magnes z tej strony, także on jest odpychany. Jeśli ten opada, to i ten. Także pracują sobie oba. Te wkładki całe życie są suche. O tyle jest fajne, że nie zajdzie nam to wodą, brudem. Także wkładki mamy fajne, bo suche. Choć nie zawsze one są dokładne, to już wiem, ale mniej więcej da się tym regulować. Także nie jest to złe rozwiązanie. Nawet bym powiedział, że fajne. Nawet bym powiedział, że lepsze, bo całe życie będą czyste. Nawet jeśli to troszeczkę źle wskazuje, rotametry nigdy nie są jakieś tam idealnie precyzyjne.
Więc spokojnie, nie ma się to przejmować. Belka już zamontowana. Ostatni rotametr przełożyłem tutaj w miejsce, gdzie wcześniej był zawór. Zawór przełożyłem z odpowietrznikiem tutaj. Zabieg ten zrobiłem dlatego, że mamy tu jeszcze niepodłączoną pętlę od kotłowni. Klient na razie nie chce jej podłączać. Mówi, że jeśli będzie potrzebna, to wtedy ją podłączymy. I przesunąłem to tylko dlatego, żeby mieć tutaj miejsce na wkręcenie później rotametru i złączki do rury. Wykorzystałem akurat to miejsce. Ten sam zabieg zrobię tutaj. W tej belce, jak widzicie, tutaj był zawór. W to miejsce powędruje ten zestaw. A ostatni rotametr przełożę tutaj. Także znów będę miał miejsce. Po odwróceniu będę miał tutaj miejsce na podpięcie tej rury. Także troszeczkę trzeba się tutaj narobić. Ten półśrubunek przełożę tutaj na tą stronę. I z powrotem to podłączę rury. Na tyle są elastyczne, że mi na to pozwolą. To również mogę troszeczkę przesunąć. Także obejdzie się bez grubszych przeróbek. Także powinno być dobrze. Odpowietrzników automatycznych nie powinno się stosować do ogrzewania podłogowego z tego względu, że tak jak potrafią odpowietrzyć instalację, tak na belce powrotnej potrafią ją zapowietrzyć. Potrafi przez odpowietrznik, pompa robiąc podciśnienie w instalacji, potrafi zaciągnąć powietrza przez odpowietrznik automatyczny. Czyli tak naprawdę powinniśmy je zakręcać. Od tego powinien być separator powietrza na instalacji, żeby odseparował nam powietrze. To, które się tu zgromadzi, powinno nam popłynąć do kotła, a przed kotłem powinien być separator, który nam to odpowietrzy. Tak powinno to działać. Także to na razie tyle. Mówiłem wcześniej o małej precyzji rotametrów z magnesami. Mam nadzieję, że to się dobrze wyostrzy. Tutaj mamy przepływomierz. Tutaj nam napiera woda, opuszczając właśnie ten pływak. Czy pływak? No ten wskaźnik. I teraz spójrzcie na to. Widać to, nie widać. No, podnosi się. Tutaj mamy nasz rotametr. I spójrzcie na to, jak podnoszę. On sobie po prostu przeskakuje jak chce. Ja pociągam to płynnie, on sobie ma takie skoki. Pyk, pyk, pyk. Także nie jest to idealnie płynne, choć powiem szczerze, że mimo tych przeskoków jest to nawet fajne wskazanie. Nie mamy tutaj wody w tym, także zawsze czyściutkie. Może jest mniejsza precyzja, widzicie? Pociągnąłem teraz troszeczkę, przepływ się zwiększył, a to się nie ruszyło. Także może nie są idealnie dokładne, ale to nie zmienia faktu, że da się wyregulować ogrzewanie na tym. A ponadto macie całe życie ładny wskaźnik. Także fajne. Powiem szczerze, mi się podoba. Mimo tego, że nie jest to bardzo dokładne, przynajmniej zawsze będzie widoczne, czy to działa, czy to nie działa. Akurat ten 0,2 litra, który tam ma takie odchyły, nie jest aż tak znaczące w ogrzewaniu, więc bez stresu. Możecie spokojnie sobie tego, możecie spokojnie kupić, używać. Jak najbardziej fajne. Dobra, działam dalej, bo czas leci, a produkcja stoi. Tutaj w tym miejscu, gdzie był wcześniej zawór zamontowany z tą kapilarą, zrobiony był właśnie taki kanał, którym przechodzi woda, po to, żeby grzybek miał co zamykać. Ten kanał tak naprawdę jest możliwość wykręcenia go stąd, bo to nie jest odlew, tylko po prostu jest tu wkręcony gwint. Tylko niestety takiego klucza nie mam. Nie będę się z tym szarpał. Z tym chciałem wam powiedzieć, że można, ale wygodniej było po prostu obrócić całą belkę tutaj, niż próbować to wywalać stąd. Wolałem sobie zaoszczędzić ten gwint, który tu jest, bo mógłby ulec uszkodzeniu. I prościej byłoby po prostu odwrócić belkę, wkręcić to z powrotem zawód w to miejsce spustowy. I tyle, nie męczyć się z tym dziadostwem. Także taka drobna uwaga. Ktoś, kto chce się bawić, nie może odwrócić tej belki, tak jak ja zrobiłem. Możliwe jest wykręcenie tego. Uprzedzam, że jest kupa roboty z tym, ale da się. Właśnie uruchomiłem ten zestaw. Przepływy, jak widać, mamy wszędzie duże. Przy
przyczepiłem też termometr, żebyście widzieli, jaka jest temperatura zasilania. I po tym zabiegu temperatura wskazuje nam na termometrze 41,9. Na kotle 43. Oczywiście tutaj wskazuje temperaturę wewnątrz kotła, więc ona może być troszeczkę wyższa. Ale chodzi o to, że ile wychodzi z kotła, tyle trafia nam do podłogówki. Nie ma tu dodatkowego podmieszania niepotrzebnego, nie ma kombinacji. Jak widzieliście w teście, no byłaby tu znacznie niższa temperatura. Tak jak klient mówił, temperatura była zawsze tylko na wejściu, tutaj już nie. Na rozdzielaczu już jej nigdy nie było takiej, jaka wchodziła. Zawsze ona była podmieszana. Oczywiście po całej tej przeróbce, no, te uchwyty już nie pasują, z tego względu, że mi się to wszystko poprzesuwało tutaj. Troszkę musiałem to pościągać, więc i odległości tutaj między belkami się zmieniły. Dlatego to idzie do wywalenia. Nic się tu nie dzieje, to się nie będzie ruszało. To wszystko się trzyma kupy tak jak trzeba. Także spokojnie. No widzicie. Temperatury możemy uzyskać takie, jakie chcemy. Dopiero po tym zabiegu wszystko będzie działało z pogodówką według tego sterownika. Ile on odczyta w salonie, obliczy temperaturę podłogi, taką wpuści, taką utrzyma. Nie będzie, że kocioł chce swoje, a układ wykombinuje coś innego. Poobniża, więc będziemy musieli tu ustawiać albo pogodówkę dla grzejników, albo pogodówkę dla konwektorów i tracimy kondensację. Jeszcze celem wyjaśnienia, jak działa kondensacja. Mówiąc tak w dużym uproszczeniu, wszystko co powraca z centralnego płynie nam przez komin. To czego nam nie dogrzał komin, dogrzewa palnik, więc jak wiemy temperatura zawsze wędruje od wyższej do niższej, więc im chłodniejsze nam wraca, tym spaliny są w stanie więcej nam oddać temperatury do wody w obiegu grzewczym. A im wyższa temperatura wróci, tak jak mieliśmy w poprzednim przypadku, że musiało to pracować na parametrze 50-60 stopni, po prostu mniej z tych spalin wyciągamy ciepła. No niestety słabo z tą oszczędnością. Dlatego taki prosty układ sprawdza się o wiele lepiej. I ESON na schemacie. Do każdego kotła dołączone są schematy. Jeśli nie są przy samym kotle, to są one dostępne w internecie. Także możecie sobie zobaczyć, jak to jest. Także cały ten układ za, nie pamiętam ile to kosztuje, około 1500, wylatuje do śmieci. To były niepotrzebnie wydane pieniądze. Teraz klient musi wydać kolejne na przeróbkę tego układu. I zobaczcie, jak to wygląda. Nieczytanie instrukcji, jakie koszty powoduje. Można było spokojnie zaoszczędzić, zrobić ten układ od początku tak jak trzeba. Byłyby te belki o wiele prościej. No nie chciałem tu już kombinować, skracać tych rur i tak dalej, bo to niczego tu nie zmieni. To nadal będzie działało normalnie. Nic się tu nie zapowietrzy. Jak widać, przepływ mamy pełny. Wszędzie. Przepływ mamy wszędzie pełny. Także nie musimy tu już nic kombinować, żadnych dodatkowych odpowietrzników. Ta pętla, jeśli będzie potrzebna, to wkręcę tutaj rotametry. Tutaj rotametry wkręcę, tutaj zawory odcinające i podłączę klientowi tą pętlę w kotłowni, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na razie do tej pory nie była ona tutaj potrzebna. No i zobaczymy. Dobra, czas się wziąć za podłączenie automatyki. Także widać, zabieg przyszedł. Zabieg nam tutaj dał pożądane rezultaty. Na razie jest to w trybie kominiarza. Pracuję sobie na temperaturze 40 paru stopni. No, wróć. Dobra, czas to wyłączyć. Wziąć się za automatyka. Kamera termowizyjna prawdę ci powie, jak są położone rurki wszędzie. Ale widzisz. No, widzisz. Widzisz, jak rury położone? To ci nikt chce pani zrobić. Nie. A widzisz, no chciałbym przyjeżdżać właśnie z tego. Proszę bardzo, tutaj pętle położone. O. Widać czy prosto, czy nie prosto. Prosto nie będę cieniać, żeby nie były zagnić. Co tu mamy? Łazienkę. Ale Stasiu, łazienka idzie tak jak mówiłeś? Tak powinno iść. Pod gruzikiem też idzie, na pewno. Pod gruzikiem też, choć szału nie ma. Ale... Nie ma szału? Ale grzeje. Ale miał, a to i dwie pętle są, tak? No tak, dwie, cztery rury już. No. Jechały, wyjechały. No i teraz się fachowcy bójcie, bo Stasiu idzie. No, teraz, niestety.
korytarzyk. Nie on ci może ściemniać, że ubrać nie wszystko dalej, panie. Tak, no. Trochę się to naplątało. No kamera nie jedno wykryła. No i w salonie mamy dwie pętle, jak widać. Mhm. Jedna, druga. No i kuchnia. Trzecia. Ekstra. Sasiu, to jest co? To może ten. Remont już dobiegł końca, wszystko działa. Rozdzielacz został przełożony, poprawione wszystko, automatyka została podłączona. Tak jak sterowanie pogodowe do kotła zostało podłączone. Jego regulator, taki termostaty, które tu zostały zakupione, Cosmoflor, zostały już podłączone. Skrzynka została przerobiona. Zamieniłem je miejscami. Belki odwróciłem, tak żeby ten przepływ był tutaj lepszy. Zamontowałem również listwę do sterowania. Tak jak było wcześniej w planie, pokoje, które miały mieć termostat pokojowy, już mają. Także wszystko już jest zrobione. Ogrzewanie zostało sprawdzone. Jak widać, grzeje wszystko. Okazało się, jak instalator położył podłogówkę. Także wszystko działa. Mam nadzieję, że filmik był pomocny, że komuś pomoże ten filmik w zrozumieniu, jak działa jego ogrzewanie. Taki był cel tego nagrania. Także piszcie w komentarzach, co Was interesuje. Będę wiedział, co Wam pokazać, jeśli będę miał okazję. I mam nadzieję, że komuś pomoże ten filmik. Bo takich instalacji piszecie do mnie, że jest dużo i dzięki temu wiele razy pisaliście do mnie, że macie takie instalacje, że to nie działa, co z tym zrobić. Właśnie w tym celu nagrałem ten filmik. Była okazja pomóc temu panu tutaj ogarnąć tą instalację i dzięki temu mogłem wam przynajmniej pokazać, jak to zrobić, żeby... Wiele razy pisaliście do mnie, że macie takie instalacje, że to nie działa, co z tym zrobić. Właśnie w tym celu nagrałem ten filmik. Była okazja pomóc temu panu tutaj ogarnąć tą instalację i dzięki temu mogłem wam przynajmniej pokazać, jak to zrobić, żeby to działało prawidłowo. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym odcinku.